27 lipca po godzinie 17:30 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie postrzelonym przy stawach piławskich w dobrocinie. Na miejsce zdarzenia, przy wiadukcie kolejowym pomiędzy Piławą Dolną a Dobrocinem, udały się zastępy państwowej straży pożarnej, kilka patroli policji zadysponowano także lotnicze pogotowie ratunkowe, gdzie lądowisko zabezpieczali strażacy. Po przyjeździe służb stwierdzono zgon około 40-letniego mężczyzny. Policja i technicy zabezpieczali ślady pod nadzorem prokuratora. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strzał oddano w nogę i klatkę piersiową. Najprawdopodobniej sprawca po godzinie został zatrzymany przez policję. Pełna informacja po otrzymaniu komunikatu od oficera prasowego.